Dzień dobry, przed kamerą telewizji klubowej Chojniczanki nasz nowy nabytek Grzegorz Szymusik, cześć. Witam serdecznie. Jak pierwsze wrażenia z pobytu w Chojnicach, z wizyty przy Mickiewicza 12? Masz już za sobą też pierwszy trening, także jakbyś tutaj zdradził swoje pierwsze wrażenia naszym kibicom. Nie, no na pewno bardzo fajna atmosfera w szatni. Na pewno fajnie mnie chłopaki w szatni przyjęli, czy to pracownicy klubu, także mam nadzieję, że nadal tak będzie i że będziemy w fajnej atmosferze współpracowali razem. Co cię skłoniło do tego, że wybrałeś właśnie Chojniczankę? Z tego, co słyszałem, było kilka klubów, które są no, wyżej w tabeli niż Chojniczanka, ale zdecydowałeś się właśnie na nasz klub. Dlaczego? Akurat klub z Chojnic odczułem tak, że chyba najbardziej o mnie zabiegał. Rozmawiałem tutaj z dyrektorem Frąckowiakiem, czy też z trenerem Bredę. No i na pewno koncepcja gry trenera na pewno mnie skłoniła. Większy plusik tutaj przy Chojniczance dał, żebym akurat wybrał ten klub. Twoja nominalna pozycja to prawo obrońca, tak? Tutaj się czujesz najlepiej, ale też możesz grać na lewym boku obrony, jak będzie trzeba. Tak, moja nominalna pozycja to jest prawa obrona, ale też nie ma dla mnie problemu, żeby zagrać na lewej obronie. Gdybyś tak miał się nacechować, jakieś cechy naszym kibicom przedstawić, z czego charakteryzuje się Grzegorz Szymusik, jakim jest piłkarzem? No to już pewnie wszyscy wiedzą, że waleczny, charakterny, ale też na pewno jestem osobą, która chce pomóc drużynie w osiągnięciu celu i te indywidualne jakieś statystyki, czy bramki, czy asysty schodzą na drugi plan i dla mnie drużyna jest najważniejsza. Tak się zastanawiam, jaki udział w twoim transferze miał także Jacek Podgórski, z którym grałeś razem w Koronie Kielce. Podejrzewam, że jakieś tam rozmowy przed transferem odbyliście. Coś ci Jacek o tej Chojniczance powiedział? Nie, no Jacek to w samych superlatywach opowiadał o klubie. A i też fajnie mi przedstawił tutaj klub, jak działa, także no w samych pozytywach mi opowiadał o klubie, no i to też na pewno coś się przyczyniło do tego, żebym tutaj był. Spędziłeś ostatnie 3,5 roku w Koronie Kielce, dużo czasu grałeś w Ekstraklasie, wiesz też jak smakuje awans z pierwszej ligi do Ekstraklasy. No tak, w ostatnim sezonie udało nam się awansować po barażach, no i to na pewno jest mega uczucie, no i mam nadzieję, że tutaj w Chojnicach wiadomo teraz, jaki mamy cel, czyli utrzymanie w tej pierwszej lidze, no i powalczenie w przyszłym o awans na ten najwyższy szczebel rozrywkowy w Polsce. Tak w ogóle spoglądając na twoje CV, nie jesteś takim zawodnikiem, co pół roku zmienia kluby, co chwilę zmienia te kluby jak rękawiczki. Tak naprawdę Chojniczanka jest twoim czwartym klubem, tak? Bo zaczynałeś, przez długi czas grałeś w Juniorach Błękitnych Stargard, tam też debiutowałeś w drugiej lidze, potem była Warta Poznań, Korona, no i teraz czas na Chojnicę. No tak, w Kielcach można powiedzieć spędziłem 3,5 roku, plus jeszcze rok byłem zawodnikiem klubu z Kielc, ale na wypożyczeniu byłem w Warcie Poznań. Także no, ostatnie 3,5 roku to była Korona Kielce, no i teraz mam nadzieję, że jeżeli będą wyniki i wszyscy będą zadowoleni z mojej postawy, to tutaj też również spędzę jak najdłużej będę mógł. Barwy klubu też za bardzo tutaj można powiedzieć się nie zmieniają w stosunku do twojego poprzedniego klubu. No nie, jeszcze tutaj taki odcień bieli się wplata, także w tych kolorach czuję się dobrze, także tutaj też mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. To jeżeli jesteśmy przy kolorach, musimy spojrzeć na naszą koszulkę meczową. Wybrałeś numer 54. Dlaczego z takim numerem zagrasz w Chojniczance? Zagram z tym numerem, ponieważ miesiąc temu urodziło się moje największe szczęście, czyli córeczka i akurat mierzyła 54 cm i mam nadzieję, że to przyniesie mi wiele szczęścia, także dlatego taki numer wybrałem. W takim razie witamy w Chojniczance i życzymy powodzenia. Witam.